drzewa. No co ty wyrabiasz, Marek? No! Marek. Zrób balustyczka. Ruszaj się, bo zamarzniesz! Raz, dwa, trzy. Gdyby ktoś tydzień temu powiedział, że po kilku godzinach znajomości rzucę to wszystko i wyjadę z jakimś chłopakiem. Nie z jakimś, tylko ze mną, kochanie. Rozkaz, wracamy. Do Warszawy! No Marek, nie wygłupiaj się! Ale ja się nie wygłupiam, wracamy! Marek, ja nie mam siły! Chodź, wracamy do Warszawy, chodź! Kiedy ja naprawdę już nie mam siły. Prędzej, prędzej! Co się stało? A co się miało stać? Nic się nie stało. Po prostu dzisiaj tutaj, jutro gdzie indziej. Nie można ciągle w jednym miejscu. No dobrze, ale nasze rzeczy zostały tam przecież. Twoje zabrałem. Masz. A reszta jest nieważna. Pół kilo jabłek, tomik wierszy Jesienina, jedna szczoteczka do zębów. W sumie wartość była, wiem, 50 zł, a rachunek za pokój mógłby być 500. Nie zapłaciłeś. Chwilowo nie, ale przecież wiesz, Halinko, że my możemy jeszcze wrócić, nie? No ja wiem, że to tak nieładnie nie zapłacić i wyjechać, ale my tu jeszcze wrócimy. No chodź! Szybciej, szybciej! No coś pan się z choinki urwał? Nie pan zgasz. Życie panu niemiłe, czy jak? Dokąd? Warszawa. 12.40. No co, on zwariował, czy co? To wszystko, co nam zostało. Mogę? Będziemy ze sobą rozmawiać? Jedziemy do Warszawy, wiesz co robisz? Wiem, jedziemy do mnie. Nie. Przepraszam. Po prostu wezmę dzisiaj nocny dyżur. Jak to, chcesz do niego wrócić? To niemożliwe. On by... Co on chodzi o ciebie, czy o nie? Hej, hej. Mam
mam się poskarżyć siostrze przełożonej, że źle traktuje, że gonwałeś celta? Jeśli wcześniej nie wyrzuci mnie z pracy. O, to niedaleko, poproszę kierowcę, żeby zatrzymał. Pani doktor? Nie, wiem co robię. Co jest? Żyję. Telefon, gdzie tutaj telefon? Niedaleko. Szybko! I milicję od razu! Ludzie, no nie pchajcie się, no! Coś pomóc? Nie trzeba. Zaraz powinno być pogotowie. Żyje? Żyje! I co pan robi? Pani zaspokój, gdzie tam dziecko wpadło pod samochód, no! Gdzie? Dziecko? Na przeciwko. Pogotowie? Leż spokojnie, nie ruszaj się. No, no zaraz wszystko będzie dobrze. No, spokojnie, spokojnie. To gnój cholerny, panie. No, to gnój. Panie, ale przecież siedzę za kierownicą i wszystko widzę. Jakbym nie odbił w prawo, to na nas by się władał. Ludzie, cofnijcie się trochę, przecież dzieciaka zadepczecie. Panie doktorze. Znowu straciła przytomność. Wymiotowała? Nie. Chyba wstrząśnienie mózgu. Noszę dajcie! Noszę! Przepraszam. Ostrożnie, Boże Święty. Halina? A, cześć. A co ty tu robisz? Przypadek. Stan dziecka? Podejrzenie wstrząśnienia mózgu, ale wie pan, z dzieckiem to nigdy nic nie wiadomo. Do jakiego szpitala? Do Onegi na ostry dyżur chirurgii razu. Halina! Co się dzieje? Z Józkiem nie można w ogóle rozmawiać. Pokłóciliście się, czy nie masz ważniejszych spraw. Cześć stary. Cześć Marek. Zrobiłeś coś? Nie, wiesz, w tym zawieszaniu. Taki numer ci wyskakuje. Gdybyś to sfotografował, mój taki szlagier. Teraz będzie 5-wierszowa notatka. Czy ktoś z państwa pamięta numer tego Fiata? Nie. Skąd? Gdzie panie? Zachlapany był, przeskoczył. A może kolor? Ale, kolor jasny. Taki? Jasny, no. Nie. Ten? Jeszcze jaśniejszy. Tak. Ten był. Siódemka, tak, szary. Nie między, tylko ten był. Ja rozumiem, żeby ty był lód, nie? Ale przecież tutaj mógł hamować. Nie chciał. No, na pewno. No panie, przecież to wariat. Wyskoczył z pod wiaduktu stówą, rondą pesanki. Nie miał stówy. Jak to nie miał stówy? Jak to? Panie, a ile? Czy pan widział szczegóły wypadku? No, przecież wyjeżdżałem stąd i patrzyłem przez szybę, czy stąd nic nie jedzie. Przecież gdybym nie dodał gazu, to miałby czołowe ze mną, no. Co mnie tam opowiada? Ja nie za bardzo wiem, co pan takie rzeczy mówi, panie. Przepraszam. Panie szanowny, ślady pan zadeprzesz. Chodź, idziemy. Marek, ja jednak powinnam pojechać do domu. Czy ale nasz dom jest tutaj blisko. Nie widziałem. Zrobiłaś wszystko, co możliwe. Co on mnie tu dzieciak żyje i to jest najważniejsze. Chodź. Proszę pana, z chłodki mnie wyrzucił. Co jest? No chodź, Halina, zrobię herbatkę. Będzie ciepło, ciepleceńko. Jak w bajeczce elektrociepło. Wiesz, jak dawno cię nie całowałem? Chodź. Za dużo wrażeń jak na jeden dzień.
Halinko, poczekaj. Wino białe czy czerwone? Francuski koniak. No przecież jeszcze nie masz pieniędzy. Ale aprowizacja, zaopatrzenie i zbyt należą do mnie, dobrze? Poczekaj. Halo, dziewczęta! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, pani kierowniczka. Jakieś porządne wino pani ma. O, fajno. Cukier jeszcze. Herbata. I wajt. Przejściowe kłopoty. Znowu? Słuchaj, jutro wpadnę po ciebie i jak się zwykniesz, to poznam cię na cały dzień. Dobra? Nic nie skrop na ścianach, bo to są zabytki! Ile ważysz? 100 kilo. Ojej. Trzymaj. Tylko nie stłucz tej butelki. Zamknij oczy. Nic nie mów, nie oddychaj, nie ruszaj się. Ty, tyn, ta la la, tym pyrydym, pararam. Nie patrz, nie patrz. Ale oddychać mogę. Możesz. Nie otwieraj oczu. Nie otwieraj. Nie otwieraj. Wstydziłeś się mnie tutaj przyprowadzić. Ja? Daj tę rzecz. Herbata zaraz będzie. No wiesz, kobieca ręka może tutaj dużo zmienić. Ani jednego kwiatka przecież tutaj nie ma. Nie byłby zaraz cała oranżeria, ale wiesz. To przecież wszystko czekało na ciebie. Dlaczego nie rozbierasz? Wiesz, ja jednak powinnam. Nie, nic już nie mów. Zaraz będzie cieplutko. Widziałaś kiedyś taki piecyk? Pracuję na dwa. Dwutakt. Raz. Dwa. Halina, wiesz, ja... Powinienem ci powiedzieć... Chciałbym ci powiedzieć, wiesz, coś... Coś takiego, co się mówi w takich chwilach, no wiesz, że... Ojej, no... Kocham, lubię, szanuję. Rozbierz się sama. Zasłoń. Dlaczego? No bo tak. Hej, to nagle się wstydzisz, co ty? Bo tam to było inaczej. Hej, to nie bądź dziecinna. Proszę cię, zasłoń. Thank you.
Zrób borsuczka. Marek, żebyś już, żebyś mi pomógł. Tak, żebym ja już zawsze, ja chciałabym. Idę, aniele Boże, stróżu mój! Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze do pomocy. Nie ruszaj się, bo ona jest do mnie piekielnie zazdrosna. Panie Marku! Idę. Dzień dobry. Biały dzień, światło pan palisz. No wie pan, zdjęcia wywoływałem, procesja była. To... Znamy te zdjęcia. Już tu jest pana pytanie. To. A był tu taki jeden, dwa razy, tak popytywał, chyba z milicji. O, a to co? Kto panu tak chleb rozwalił? A to zadrapanie. Pan to zwyczajnie nie skończy. A wypadek ten pani widziała? Jaki wypadek? To pani nie wie, to mało od Maliszów, to samochód pod wiaduktem, nikt pani nie widział. Ty małą Agnieszkę? A ja nie wiem, jak ona ma na imię. Jezus Maria, jakby kto przyszedł. Niech pan powie, że ja poszłam na chwilę do tej biednej Maliszowej. Dobra. Takie nieszczęście. Nie ruszaj się. Zostań tak. Ślicznie wyglądasz, nie. Nie ruszaj się, błagam cię. Sekundkę. Sekundę, Anikę. Dobrze. Świetnie, słuchaj. Odpowiedz mi tylko na jedno pytanie, dobra? Ale tylko tak albo nie. Jak doliczę do 10, uważaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, patrz w aparat. 7, 8, 9, zostaniesz moją żoną. Powtarzamy. Żoną? A przecież ja o tobie wiem tylko tyle, ile na karcie choroby. Imię, nazwisko, wiek, adres i to, że tydzień temu rozbiłeś głowę. A kim ty właściwie jesteś? Jestem tym cudownym facetem, z którym spędziłaś ostatni tydzień, kochanie. A jakim prawem w ogóle zadajesz mi pytania, Szperałaś mi w rzeczach? Jakbyś... No jasne. A niby dlaczego miałoby być inaczej? Wóz przed domem nie stoi. Nora, nie mieszkanie i po miłości. Kim jestem? Kim jestem? Może chciałabyś wiedzieć, kim mógłbym być, gdybym chciał, co? Mógłbym być wszystkim. Monterem, artystą, hokeistą, na trawie! Jakbym się nadał nawet Leonardem da Vinci. Urzędnikiem, któremu dupa przyrosła do krzesła, tylko po jasną cholerę, dla kogo? W jakim celu? Pieniądze. Jakbyś chciał, to ci jutro przyjadę i rzucę ci milion pod nogi! Samochodem przyjadę i rzucę ci milion! Nie jestem. Żyję, oddycham, jestem, jest mi dobrze. Wolę być zerem niż trójką, wiesz? I nie będzie to jakaś pielęgniarka, co na nocy dyżury za stówę zasuwa, niczego narzucała, a nic mnie nie będzie zmieniała. I nie ulepszaj mnie, dobrze?
Halina, w końcu spędziliśmy kilka dni bez planów i pytań, i co? Źle ci było? Jak źle, to będzie inaczej. To dlatego, że ja pierwszy raz, no. Musieliśmy się kiedyś pierwszy raz pokłócić, nie? Przepraszam cię. Ja pierwszy raz w życiu kogoś przepraszam, ale doceń to. Nie ma mnie w domu! Mówiłam, że jest. Co jest? To ten pan, co pana szukał. Czekam na dole. Procesja. Pani idzie, pani Paraciowa. Alina, może ja z nim pogadam, będzie lepiej. Ty? O czym? O czym ty będziesz z nim rozmawiać? O mnie? To nie ma sensu. Co nie ma sensu? No, żebyś ty tam wychodziła, bo wiesz, no. Należy mu się ta rozmowa. Kładź pan zapomniał. Już się! Paraciowa! Jakby ktoś dzwonił, to niedługo będę! No i proszę, tak się gra się w te karasie. Najnowszy szczyt techniki, komutyki, komutyki, do reszty ostatnie parę sztuk. Najnowszy szczyt techniki, komutyki, komutyki, moja ciotka chorowała, jak nikt nie zdrowiała, komutyki.
do reszty ostatnie parę sztuk. Koło, koło do reszty. Zdrowie, kolory, czerwone, niebieskie, zielone. No tak. Asem go, asem go. Józek, o który ty bierzesz z domu? O 9:00. To ja zadzwonię do ciebie, dobra? Dobra, cześć. No, to na razie. Serw. Do widzenia. Panie Marku, a skąd pan tu? Dzień dobry, świetnie, że pana widzę. Dzień dobry. Pani Zosiu, ja szukam Haliny. Nie wie pani, gdzie ona może być? Będzie wieczorem, wzięła dyżur. Aha, dziękuję pani bardzo. A co, coś nie tak, jak miało być? Dlaczego? Tak? Nie, kochana, będzie pani świadkiem na ślubie. Na ślubie czy na rozwodzie? Najpierw chyba na rozwodzie. Dziękuję pani uprzejmie. Zespół 25. Musiałeś się jej spodobać, tak to jest. Tylko do miesiąca. Przyjmie to pan? Co to, pamiątka rodzinna? Patrz pan, tam leżą takie same, już z pół roku leżą. A może zrobi to pan tak, żeby się pan opłacało? Pan? Panie, do kogo tam mowa? No wie pan. A paczki do kryminału to kto? Pan czy Rada Zakonowa będzie mi posyłać? Pan przyniesie jakieś japońskie cacuszko, to pogadamy. Prywatnie, za pół ceny. Panie, ja nie fotografuję. Do widzenia. Do widzenia. Może da się coś zrobić? Mam tu jednego amatora. Spróbuj pan. Czekaj. No. Słuchaj, mam tu jednego, dobra? Pokaż pan proszę. Zaraz chwileczkę. Daj pan, stary lejcarz jestem. Ile? Jak był nowy, to kosztował wszystkie, także teraz będzie jakiś, ja wiem. Nowy rząd był przed wojną. Ta. Co tutaj dają? Palbie jest. A co ona, co? Co? No dobra, to ile pan daje? 1000, bo ładnie śpiewam. A nie kręć pan, tam jest film w środku, przecież panie, co pan? 1000, takie interesy, ja w przedszkolu robiłem, piątka najmniej. Stary, kogo ty mi przyprowadzasz? Nie, myślałem, że... 4. Jak rany Boga, on nas wyraźnie zaczepia. 3,5. Cześć, stary. Wysokiej jakości kosmetyki angielskie marki Old Spice znajdują się w sprzedaży na parterze Warsa i na pierwszym piętrze Juniora. Zapraszamy panów do stoisk kosmetycznych, gdzie mamy w sprzedaży duży wybór kosmetyków angielskich Old Spice. Oglądacie państwo nasze propozycje?
cudownie. Mówiłeś, że nie masz czasu. Nie, mówiłam tylko, że dam ci te pieniądze. Ja po prostu przyszedłem się z tobą zobaczyć. Za dużo o tobie myślę ostatnio. Panienki, panienki, nie lenić się. Nie ma przerwy, co za palenie. Lewatku ta szmata w lewo. W lewo, w lewo. Jezusie Chrystusie, w moje lewo! Panie Wasku, troszkę inteligencji! Cześć! O. Zaraz tam zejdę! Co? Zaraz tam zejdę! Panie Wacku, w lewo mówiłem! W lewo! Cześć. Dobrze, że ci widzę. Stary, ja się dłużej załgiwać nie będę. Panowie, do cholery! Tu miało być podium! Puszczaj! Pionie, pionie! Mało jak cię znam, to jeszcze coś wymyślisz, nie? Nie. Stary, ja już uśmierciłem ciotkę, jedyną żywicielkę rodziny. Złamałem ci nóżkę w sposób skomplikowany. Dodałem do tego zapalenie płuc. Stary, ja już naprawdę nie mogę. Ale jeszcze 2 tygodnie, tylko błagam. Nie wygłupiaj się. Ale góra 3, a potem indeks do kwestury w zębach przyniosę i zacznę nowe życie. To po cholerę teraz przychodzisz. Chłopcy, żyrandol! Mały! Co? Mówiłeś, że starzy wracają dopiero za tydzień, tak? Tak, no to co? No to... Co to jest? No to przez tydzień ich nie ma, logiczne, nie? No logiczne, ale co? No to samochód przez tydzień jest wolny. Garaż zamknięty. Można skobę elektrycznik cofnę, bo... Odpieprz się! Ja muszę iść ten samochód, rozumiesz? Pareczku, co ty się wplątałeś? Co? Idź do mnie, zaraz przyjdę. No, więc jak będzie z tym samochodem, co? Dlaczego ty mnie namawiasz? Nie, ja kryłem twoje wybryki, kajstrowałem rozróbki. Mówiłem, że jesteś wrażliwiec, nerwowy, że trzeba ci pomóc. Masz, czytaj. Milicyjne doniesienie do dziekanatu. Myślisz, że to przypadkiem znalazło się u mnie? A ty mi proponujesz, żebym po prostu podpieprzył auto. Dobra, nie gadaj tyle. Nie, ja ci wytłumaczę, o co mi chodzi. Zakochany jesteś. Moja osobista sprawa. A, osobista sprawa. A ten protokół też, tak? Mordobicie w kamerze też, tak? Nocowanie po dworcach, wyłudzanie pieniędzy, to też osobiste. Jak długo będzie ci się wydawało, że jesteś biedny, opuszczony, mały kotek, a świat to spodeczek pełen pachnącego mleczka? No, ślicznie to powiedziałeś. Gdzieś ty to wyczytał, co? Daj spokój. Mnie nie trzeba nawracać. Masz. Może ci się przyda. Prawdziwe? Baraciowa! Nie było do mnie telefonu? Nie było i nie będzie. Jakby był, to znowu jestem. Tyle razy w pentaku mówiłem już. Oddaj już pan się tu nie ma, bo...
No co, takie kawałek to masz pan swojej babci. Masz. Masz tylko nie na klatce schodowej. Jak mi się będzie chciało. Bo drugi raz też aż tak poubierze się. Ty frajerze, ty.
wiesz, tylko ustawione. Gdybyśmy poszli na port, to i teraz tam każdy swoją też zrobią bach, bach, bach i wiesz, i do widzenia. Ja, one tylko od razu. Paj Baracioła! Dzień dobry. Czy mogłaby mi pani podać numer Wydziału Komunikacji na Woli? Dziękuję. Dzień dobry pani. Proszę pani, ja chciałem uzyskać nazwisko właściciela samochodu numer WA8686. Oczywiście, że prywatnie, ale to chodzi o wypadek. Zgłoszę, oczywiście, że zgłoszę na milicję, tylko że... Zgłoszę, tak. Dziękuję pani. Wesołych świąt! Jakieś święta przecież będą. Na tym studio. Wojtek Fortuna, proszę patrzeć, jak idealne widzicie. Ciąży, ciąży! No kiedy to będzie? No jak było? Proszę pana, byłem tutaj raz, powiedział mi pan, że za dwa dni pan zrobi, tak? A dzisiaj przychodzę, proszę pana, samochód nie jest gotowy, proszę pana, więc co? A pan panie ogląda Fortuna. Telewizję? Co Fortuna? Jak długo tam można, to po Fortunie mi pan mówi, ja samochód... To byliśmy złoczonego. Co? Pania, to nie ja pan ten wóz rozbiłem. Ale daj pan spokój! Jutro proszę. Będzie, jutro będzie! A telewizor mówi, proszę pana. Kiedy Polska jest wytrwała, kiedy jeszcze minuty dzielimy nas od tego, aby wstawać, to podróżać się z tym, bo nas skręciwać na niej dalej życia. Ostry ten pana szef, co? No jaki ma być, panie? Przychodzę sami nerwowi. Wszystkim się śpieszy, każdemu na przedwczoraj. O właśnie, ja szukam takiego, co mu się śpieszyło.
A pan co, z cichociemnych? Żeby to. Pali pan? No jak jest co? Kumpel, wie pan, pożyczył ode mnie samochód i ledwo odjechał. Puknął. Tego szuka, mi się go złapać w warsztacie, jak stoi i prosi, żeby szybko i tanio. Czekaj pan, czekaj pan. To był taki... Tak, to był taki jasny Fiat, W86-86. Z plastikowymi numerami. O. Dziabnięty lekko z prawej strony. Gdzie on jest? Stary go odesłał. Dlaczego? No wie pan, nie lubię facetów, którym się ręce trzęsą. Dokąd go odesłał? Do Syćki. Kto to jest? Taki szmaciarz na Bemowie. Wie pan, robi, przyjdzie kit, będzie git. Dziękuję, ma pan u mnie piwo. Taki szmaciarz nie będzie robił mojego wozu. Do widzenia. A kiedy to będzie? Zrobi się, zrobi się. Myślę długo. Niech pan się nie martwi. Dają na te odpowiedniki metalowe, plastikowe kapturki. To by była sprawa rozwiązana. Na kierów chciałem. Jeszcze. Dlaczego? No do tego Fiata. Trzeci raz błotnik. Cały błotnik? No cały błotnik. Trzeci raz. No. Czy mogę zadzwonić? A co, tę budkę już na rogu zupełnie rozebrali? Nie, no przepraszam. Zaraz, zaraz. No to dzwoń pan. Dziękuję. I tak dokładam do tego interesu. A słuchaj, z tego Volkswagena tam trzeba zdjąć błot. No to zaraz się zrobi, zrobi. Zostanie do godzina, zrobi. A nie, tą szkodę to już nie zrobili normalnie. Tak? No dobra. No to dawaj. Halo? Przepraszam, że nie dzwoniłem. Aha, słuchaj, dzwonił ze mną. Tak, dobrze, oczywiście. Zaraz będę. Do widzenia, cześć. Dziękuję panu, do widzenia. Proszę, proszę. Warsztat pana Syćki? Proszę pana, tam pana zdaje się jest właściciel Fiata. Fiata WA86-86. Czy mógłby pan go poprosić na chwileczkę do aparatu? Bardzo pilna sprawa. Tak, tak. Dziękuję panu uprzejmie. Czemu to samochód, że tak rozwijasz? Tego z góry. No co ty robisz? Nogi ci z tyłka powyrywam! Wodę tego samochodu! Halo? Halo? Tutaj sekretariat dyrektora Kwiatkowskiego, proszę. Dyrektor za chwilę będzie z panem rozmawiał. Teraz jest zajęty, rozmawia z innego aparatu. Proszę nie odkładać słuchawki. Proszę zaczekać, dobrze? Proszę.
Halo. Co? Nic? Chodź do mnie. Jakiś kawał, panie. Hałasy. Pan tu do kogo? Dobry wieczór, pani. Dobry wieczór. Nie widzi pan, że jak ciemno, to nie ma co pukać. Przepraszam, proszę pani, a nie orientuje się pani, kiedy sąsiedzi wrócą? Nie wiem, gdzieś pojechali. Ona z dzieciakami do Zakopanego. Czeka, aż on tu wszystko urządzi. A co, mam coś przekazać? Nie, dziękuję pani, ja sobie poradzę. Dziękuję. Aha. Zanim zaczniesz wrzeszczeć, zobacz, co masz w samochodzie. To na nic. Mam negatyw. Czego pan ode mnie chce? Pomyśl.
Zasłoń okienko, bo jeszcze cię ktoś nakryje. Dobry jesteś. Długo tak możesz? Ludzie czekają. Motylku, odfruń, odfruń, dobra, odfruń. Przeproś ją. Weź te grabki. Mam cię wiedzieć? Czy sam stąd wyjdziesz? Jurek, by mu wryło. Szkoda, że to nie jest wczoraj. Dziś niestety nie mogę. Byłem uspojeć. Przepraszam panu bardzo. Przepraszam. Nie było rozmowy! O, przepraszam. Paltom. Co? Paltach nie podajemy. Panie kolego. Słucham. Nóżki proszę. I setę? Nie piję. Daj pan 50. No. Robisz. Dobra, już stop. Hej! Upadek z barowego stołka? No, jeśli ty jeszcze brudę zaczniesz pić, to twoje dni są policzone. Przestań, siadaj spokojnie. Ja nie piję przecież, dobrze to jest. Właśnie, widzę. Zostaw. Mam dzisiaj trochę na głowie. Kogo teraz uszczęśliwiasz? Stefa, daj spokój, tak ładnie się kochaliśmy. Kochaliśmy się tak ładnie. Marek, ile to trwało? Półtora roku, kochanie. Wiesz, przez te półtora roku postarałam się o 10 lat. To teraz masz 25. Postarałam się o 10 lat. Wiosna idzie, dziewczynki nisko latają. Dory? Aj, psia pogoda. Jeden pan, niech mi pan pomoże. Jeden pan rozebrał jedną panią i powiedział go woleć, wie pan? Nigdzie ekstra mocnego z filtra nie ma, no. Dziękuję panu. Dziękuję. Kolego, pchnij mnie pan. Gdzie? Tam. Proszę. Marek, to ma być dowcip. Rura, rura, a walizka po peronie sama idzie. Dlaczego nie dzwoniłaś? Byłaś w domu? Nie byłam, wyjdź stąd. Halina?
Mam pomysł. Nie dotykaj. Rzuć to wszystko, spakuj bambetle i zaczynamy wszystko od nowa, ha? To już było. Nie potrafisz wymyśleć czegoś innego? Ale tego, co dobre, nigdy nie jest za dużo. Nie dotykam. Mareczku, bardzo cię proszę, wyjdź teraz stąd, zjedz coś, wyśpij się. A ja nie mogę bez ciebie ani jeść, ani spać, nic nie mogę. Ale pić to możesz. Dlaczego powiedziałeś, że nie byłeś w domu? A ten goździk to co? Dobra. O której kończysz dyżur? Będę jutro 8 przed pogotowiem. Zobaczysz, jaką ci zrobię niespodziankę. Będziesz? Halina, ja nie wyjdę, jak nie dostanę odpowiedzi. Będziesz jutro 8 przed pogotowiem? Czy będziesz jutro 8 przed pogotowiem? Ja mogę głośniej. Czy będziesz jutro 8 przed... Pani Halino, proszę przygotować... Przepraszam bardzo. Proszę, siostro, pamiętać, o czym mówiłem. Przepraszam, panie kolego. Pan nie powinien tu przychodzić. Ten pan mnie wpuścił. Tylu się tu kręci. Panie, pańska sprawa. Jak się nazywa chora? Wilka? Nie. W jakim wieku mniej więcej? Przede wszystkim powinienem się panu przedstawić, nie? Numer telefonu z tego... Panie Józefie, niech pan będzie do końca miły. To jest sprawa Haliny, która w tej chwili zdecyduje i będzie po herbatce. Ty gówniarz! Pójdź, bo ona robi takie prawodusznie, ale pogotowie zleci, no! Radzę ci. Idź się prześpij. Dobry jesteś. Pogotowie żwawo leci, tramwaj zdusił twoje dzieci. Wyskakuj! Słuchaj, puśćcie go wcześniej, nad ranem. Dobra, no ty nie tu. Całe szczęście, że ci nie załatwił tapicerki. No chodź, idziemy. Braniu! Ja jestem trzeci! Dobra. Bez kurwa, ja jestem trzeci! Dobra! Dobra! Trzymaj! 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 Panie, panie, panie! Czy pan uważa, że pan jest trzeźwy, panie? Pojadę do domu jak najbardziej. W taksówkę sobie siądę, mam 20 parę złotych tam w depozycie. Wsiądę i pojadę do domu i będzie fair. Fair będzie, no. Puszczaj! Puszczaj! Puszczaj, graniu!
Mafia Bongo! Ach! Mafia Bongo! Bongo! Ach! Mafia Bongo! No, no, spokojnie, spokojnie. Ja. Fedor, masz go? Tak. Kochany. Koniec, panie starszy. No, no, kochany, 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 kochany. No dobra, 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 dobra. No, spokój, spokój, panie starszy. No, jak ta? Dobrze? No jak temperaturka? Dobra, nie? No, no, spokojnie. No to jest. W porządku. Oto pański depozycik. Proszę bardzo. Solidna firma, najlepsza w Warszawie. Tu panu nic nie zginie. A pieniądze trzeba przeliczyć. Potrąciliśmy za wikt i opierunek. Kluczyki. Stuknęło się główeczką w klakson. Jaki wrażliwy. Dużo tam jeszcze tego towaru? Nazwisko. Policzę. Czego pan chce? Długo pan tu siedział? Dałem panu dużo czasu do namysłu, to chyba pan coś wymyślił, nie? Ile? Pięć? Czego pięć? Domów? Samochodów? No to zacznijmy od początku. Długo pan tu siedział? Długo. A czy ja ryzykowałem, jak pana tutaj zamykałem? Ryzykowałem przecież, nie? Mógł ktoś nakryć? Jakaś niespodziewana pomoc? Bywa. A ja naprawdę panu chciałem dać czas do spokojnego namysłu. Ile pan chce? Nieźle to panu wyklepali. No, czekam. Co ja panu mogę dać? Sam pan widzi. Buduje się ten samochód. 10. 15. Nie siadaj pan na masę, bo pan wniecie. To ją pan wyklepie. Usyczki. Proszę. Znów pirat drogowy. Na ulicy Projektowanej w pobliżu wiaduktu samochód marki Fiat uderzył znajdujące się na jezdni dziecko. Kierowca, nie zatrzymując się, zbiegł z miejsca wypadku. Milicja prowadzi energiczne śledztwo. Ja rzeczywiście długo myślałem. I wie pan, co wymyśliłem? Pan weźmie to, co dam. Dam 500, to pan też weźmie. Pójdzie pan na milicję, nic pan mi radzą. A jak ja powiem, co pan tu chciał? Robi pan, co pan chce. Późno już, ja muszę iść do roboty. Czekaj pan. Dogadamy się. A po co ja tu przyszedłem? Jak pan myśli? Chciałem ci zajrzeć w twarz po prostu. I żygać mi się chce.
Chciałem zobaczyć, jak wygląda taki facet, który zabija dziecko, a potem spokojnie ucieka. Chciałem zobaczyć twoją radość, jak pomyślisz, że za 5 czy za 10 tysięcy kupiłeś sobie wolność i jesteś gotów znowu do zabijania i do ucieczki. Pauza, po co to wszystko? Co się stało, to się nie odstanie. Ja bym z gotów. Ja mogę. Przecież to blef. To wszystko, co wam i tu, to kłamstwo. To niemożliwe, że pan te zdjęcia zrobił. Jak? Gdzie? Wiesz co, daj jej, zjeżdżaj! Niemożliwe. Córeczka sąsiadów. Nie lubiłem ją fotografować wczoraj. Wie pan, zimowy temat, sanki, śnieżki, bałwany. Nawet nie wiem, kiedy się to stało, że sanki pojechały. Ja nacisnąłem migawkę. A potem krew, jakby się zamurowała. Nie wiedziałem. Przecież ja tym ludziom teraz nie mogę w twarz spojrzeć. Ja dzisiaj w domu nie nocowałem. Przecież ja. Przecież temu ojcu teraz co ja mu powiem? Taki jeden moment. Wszystko przepadło. Wszystko. Przysięgam. No jak ja teraz mogę? No komu? No? Przecież ja nie mam szans. Zgłosi się pan, gdzie trzeba. Ja już muszę iść. Negatyw wezmę. Czego pan w końcu chce? Alina! Niespodzianka. No widzisz, jaki potrafię być punktualny? Dzień dobry. A dlaczego zdjąłeś plaster? Głupstwo. Chodź, jedziemy. Marek! Chodź. Wiesz, nic z tego nie będzie. Ja i Józef... Ja wiem, tobie będzie to trudno zrozumieć, bo ty jesteś zupełnie innym człowiekiem. Marek, posłuchaj. Jesteśmy dwojgiem zupełnie różnych ludzi i ja nie wiem, czy ja bym umiała, czy bym potrafiła tobie dorównać. Mówiłam ci, że ja lubię, jak jest wszystko poukładane na właściwych półkach. Przez te kilka dni zdarzyło się tyle, że nie, ale nie można tak zawsze, codziennie. No ale... Ja się tego boję. Ja na przykład nie wiem, kiedy ty mówisz prawdę, a kiedy się wygłupiasz. Ja się dam siły. Dlaczego zdjąłeś ten plaster? Chodź, ludzie patrzą. Ale patrzą. Chodź. Thank you.
Boże, snu ile okropnie wyglądasz. Straszne. Dlatego nie będziesz już nigdy więcej płakała. No ale skąd wziąłeś ten samochód? Nie martw się. Pożyczyłem na tydzień. Zrób borsuczka. Dziś nie wyjdzie. Alinko. Od tej chwili możesz zacząć mnie ulepszać. Thank you.